Już teraz naszym gościem jest pani Marzena Lotowski z Ethic Insurance, niezależny doradca do spraw ubezpieczeń. Dzień dobry, witam pani Marzeno. Dzień dobry panie Danielu, witam wszystkich słuchaczy, wszystkich widzów bardzo serdecznie. To w takim razie zapytam na początek, kim jest niezależny agent ubezpieczeniowy? Tak, my zawsze Państwu przypominamy, kiedy szukacie ubezpieczenia, różnego rodzaju ubezpieczenia, zawsze sobie jest dobrze sprawdzić przynajmniej w dwóch, trzech, czterech firmach. Niezależny agent ubezpieczeniowy ma to do siebie, że właśnie ma kilka firm, reprezentuje kilka firm. Niektórzy agenci wybierają wśród firm niestandardowych, niektóre wśród standardowych, firmy lepsze, gorsze i niezależny agent pracuje w większości czasu dla klienta, kiedy taki agent, który na przykład ma jedną firmę, on jest związany z nią, no i niestety nie ma za bardzo wyboru, nie ma opcji, więc on przede wszystkim jest zatrudniony i pracuje dla firmy. Niezależny agent pracuje dla klientów i porównuje opcje w wielu firmach. Szczególnie to jest ważne w przypadku tych ubezpieczeń na zdrowie, na życie, na zdrowie przede wszystkim, no bo jak wiemy, wirus jest, chorujemy, zdrowie to jest w sumie najważniejsza rzecz, jaką mamy. No nie ma nic chyba ważniejszego. Auta, nawet auta czy dom nie są tak ważne jak nasze zdrowie i dlatego w Ameryce niestety nie mamy ujednoliconego systemu ubezpieczeń zdrowotnych. Każdy wpada w jakieś inne przedziały, w inne przepisy, dlatego warto sobie właśnie porównać. No i kiedy już szukamy ubezpieczenia, kiedy szukamy firmy ubezpieczeniowej, to najlepiej Państwo szukajcie u niezależnego agenta, bo on przynajmniej będzie miał kilka opcji, kilka planów, żeby Wam dobrać najlepszą polisę dla Was. Oczywiście. To w takim razie zapytam, kiedy można zmienić ubezpieczenie na zdrowie, skoro na tym najmocniej się w tym momencie skupiamy? Teraz właśnie przypominamy Państwu, bo przeważnie to jest jesień. Najwięcej terminów przypada na jesień, kiedy można zmienić i wybrać plan na ubezpieczenie zdrowotne. Przypomnijmy, kiedy weszła Obamacare ustawa w 2014 roku, ona była podpisana w 2010 roku, wtedy się trochę zmieniły przepisy odnośnie ubezpieczeń tych indywidualnych i takie ubezpieczenia można wybrać i zmienić plan między 1 listopada a 15 grudnia. Więc już za 2 tygodnie raptem będzie można odnawiać plany. Kilka firm już powiedziało, że tak, do tej pory Blue Cross, Blue Shield, Cigna, AM Better będą w Illinois. Dalej nie wiemy nic odnośnie dopłat, a jednak zdecydowana większość osób, jeżeli chodzi o te zwykłe ubezpieczenia, dostaje dopłaty albo dostaje ubezpieczenia w pracy, dlatego że ubezpieczenia są szalenie drogie, jak wiemy. Opieka zdrowotna w Ameryce jest najdroższa na świecie. Więc tutaj wchodzą w grę dopłaty i następny termin to są dla seniorów oczywiście, kiedy my zmieniamy plany dla seniorów. Seniorzy, plany Medicare Advantage i plany na lekarstwa od dzisiaj, dzisiaj jest 15 października, mogą wypełniać do 7 grudnia, zmieniać, porównywać aplikacje, sprawdzać swoją listę leków, sprawdzać swoją listę lekarzy. Dodatki do Medicare cały rok zmieniamy, także terminów jest dużo. Jeśli Państwo nie jesteście pewni, zawsze zadzwońcie do nas czy do jakiegokolwiek innego agenta, żeby Wam poradził, jaki termin i kiedy można zapisać się i zmienić ubezpieczenie zdrowotne, bo to jest bardzo ważne, dlatego że jeśli na jesień Państwo tego nie zrobicie, no to niestety będziecie następny cały rok bez ubezpieczenia zdrowotnego. Pani Marzeno, czy warto zmieniać plan na przyszły rok? Jeżeli mamy plan, z którego korzystamy, jesteśmy zadowoleni, ale czy mamy jakiekolwiek informacje, jak te plany będą wyglądać w przyszłym roku? Będą lepsze, gorsze? Indywidualnych ubezpieczeń jeszcze nie wiemy do końca, czy będą lepsze, czy gorsze i ile będzie dopłat. Natomiast plany Medicare już dokładnie wszystko wiemy. Czy warto zmieniać plan? Zależy, kto ma jaki plan na dzień dzisiejszy. Już 2 lata temu doszło bardzo dużo opcji planów Medicare Advantage typu PPO. To samo jeżeli chodzi o plany na lekarstwa do Medicare, też ich jest ponad 30 do wyboru, a w Illinois do tego dochodzą dodatki do Medicare. Tam już jest kilkadziesiąt firm tutaj na rynku w Illinois,
więc trzeba sobie sprawdzić. Wszystko zależy od naszej sytuacji, jaki plan mamy obecnie, bo jeżeli mamy teraz plan na przykład typu HMO z udziałem własnym, tutaj mówimy o seniorach, mówimy o tych planach Medicare Advantage, ktoś, kto ma na przykład plan HMO z jakiejś firmy, Blue Cross, United, Humana czy Aetna i ma udział własny 5, 6, 7 tysięcy, no to są plany, które mają niższe te udziały własne, dlatego warto się dowiedzieć, czy przypadkiem w naszej sytuacji nie jest lepiej. Na pewno warto się upewnić, czy nasz plan będzie podobny do tego planu, który mamy, czy dalej to jest taki dobry plan, jak w tym roku lubimy i dalej będzie miał te same pokrycie na nowy rok, a czy są lepsze, no to już decyzja jest indywidualna, bo to jest bardzo dopasowane do danej osoby. Jeszcze jedno pytanie, które pojawia się dosyć często ostatnio. Czy wiemy cokolwiek na temat opłat za insulinę w nowym roku? Pojawiają się informacje, że ma być tania. Tak, mieliśmy obietnicę, że insulina jest tania. Zresztą jedyna debata prezydencka, jak była, prezydent Trump powiedział, że insulina będzie tania jak woda. Dokładne jego stwierdzenie. W praktyce oczywiście wygląda to inaczej. Numer jeden, na pewno insulina nie jest tania. Dalej ceny są takie, jakie były. Ktoś za to płaci, czyli albo my płacimy z własnej kieszeni, albo płacą, dostaje się pewnego rodzaju dofinansowania czy dopłaty w podatkach, czyli dalej my płacimy w podatkach za tą insulinę. Nawet jeżeli nasz plan, powiedzmy, lepiej kryje. Teraz, jeżeli chodzi o ubezpieczenia, czyli de facto to, co daną osobę interesuje, a szczególnie emerytów, są plany, które kryją lepiej insulinę. To prawda, że jest kilka planów na leki, które będą miały insulinę po $35 przez cały rok. Tak samo jest kilka planów Medicare Advantage, które będą miały tą insulinę $35, $40, $50 przez cały następny rok. Ale ta insulina dalej to nie znaczy, że dlatego, że insulin tak naprawdę na rynku jest, ja bym musiała to dokładnie zliczyć, ale na pewno jest kilka, jak nie kilkanaście. I teraz przeważnie osoba bierze, jeśli bierze taką insulinę w zastrzykach, to są przeważnie dwie insuliny. I teraz trzeba dobrać, żeby plan obydwie insuliny miał na swojej liście i było i obydwie były odpowiednio tańsze. I to jest zupełnie inna historia, dlatego że dwóch planów na leki nie można mieć. Nie można mieć planu Medicare Advantage, który ma w sobie tą część na leki włączoną i nie można mieć dodatkowego planu na lekarstwa. Więc tutaj jest no, kombinacji mnóstwo i dobranie często wręcz jest niemożliwe. Niektóre osoby odczują to i niektóre insuliny będą tańsze. Dla niektórych naprawdę to bardzo dobrze się dla nich odbije ta zmiana, która jest wprowadzona, no bo z kieszeni będą płacili mniej w aptece przy jej odbiorze. Natomiast duża część z Państwa dalej będzie musiała płacić, dalej będzie miała tą dziurę całą, co jest w planie na lekarstwa dla seniorów, jeżeli chodzi o insulinę. Więc zobaczymy. Powiedziałabym, że przynajmniej połowa, jak nie większość osób będzie płaciła za insulinę, tak jak i do tej pory płaciła przy odbiorze w aptece. Bo niestety nie będzie można dopasować kombinacji planu taki, żeby obydwie insuliny, które się na przykład bierze, były pokryte lepiej niż w dzisiejszym dniu czy w tym roku. Mhm. Przypominam, że rozmawiamy z panią Marzeną Molotowską, niezależną doradcą do spraw ubezpieczeń z biura Ethic Insurance. Na koniec jeszcze jedno pytanie, gdyż stare powiedzenie mówi, że w Ameryce nic nie ma za darmo, a ubezpieczenie zdrowotne można mieć za darmo, czy też nie? Generalnie nie można mieć ubezpieczenia za darmo i to, co Pan wcześniej powiedział, nie ma nic za darmo, bo w podatkach za to dalej płacimy, więc osoby, które mają mały dochód i niewielki majątek, na przykład przy planach Medicare, pomoc społeczna, to nie jest ubezpieczenie jako takie, jak normalne ubezpieczenia wykupujemy. Czasami nam przyznają firmę jakąś ubezpieczeniową, Blue Cross, Blue Shield, kiedy mamy pomoc społeczną, ale tylko osoby z niewielkim dochodem i z małym majątkiem mogą dostać ubezpieczenie za darmo. Tak samo na przykład jest w przypadku dzieci w Illinois. Też dużo dzieci może mieć ubezpieczenie za darmo, aczkolwiek ten program ORPIS też ma różnego rodzaju poziomy i czasami się do niego dopłaca, czy za wizytę lekarską, czy za leki, więc pomoc społeczna za darmo, ubezpieczenie zdrowotne niestety nie jest za darmo.
Marzena Lotowski, Ethic Insurance. Po więcej informacji proszę już bezpośrednio kontaktować się z biurem. Numer telefonu 847-870-4444. Biuro mieści się przy 1450 South New Wilkie Road w Arlington Heights. Przypominamy także o stronie internetowej, która jest poradnikiem Medicare dla seniorów. To jest medicare.pl.com. Pani Marzeno, dziękuję bardzo za te informacje. Dzisiaj jeszcze raz przypomnę numer telefonu 847-870-4444. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i zapraszamy wszystkich seniorów na porównanie i przeglądnięcie planu właśnie Medicare, no bo tak jak mówiłam, zaczął się sezon. Jeszcze raz ja powtórzę, numer telefonu 847-870-4444. Dziękuję bardzo i do widzenia, do zobaczenia.